Obiecałem przed chwilą, że chcę mówić na temat znanej historii. Historii Dawida i Goliata. Dzieci już też znają tą historię. Wszyscy ją dobrze znamy. Ale ja chciałbym bardziej ten temat przedstawić w kontekście takiej bożo-psychologicznej kwestii, w jaki sposób możemy zrobić karierę, mieć powodzenie w życiu, żeby wszystko nam się udawało. Poruszę na samym początku tło historyczne. Historia Dawida i Goliata przedstawiona jest w 17 rozdziale pierwszej Księgi Samuelowej. 16 i 15 werset to i smutna, i radosna historia. W 15 rozdziale jest o tym, jak ostatni raz Samuel widział się z Saulem. Samuel opuścił Saula, dlatego że Saul się sprzeniewierzył Bogu. Bardziej mu zależało na karierze, jak na powodzeniu w życiu codziennym. No, nie podobało się to i Bogu, i Samuelowi. Samuel nawet powiedział takie słynne słowa w 15 rozdziale pierwszej Księgi Samuelowej. Są te słowa zapisane, że u Boga milszym jest duch skruszony jak ilość ofiar. Jak to my, Polacy, mówimy: postaw się, a zastaw się. Pokaż, na co ciebie stać. I właśnie takim był Saul. Chciał pokazać, kim to on jest. Jaka zaistniała sytuacja wśród narodu izraelskiego w związku z tym? Poziom moralności się obniżył. Ludzie, można by powiedzieć, bardziej cenili, jak to i król postępował, ilość nad jakość. Chcieli się pokazać. Każdy widział w bliźnim swoim rywala. Ja muszę go zwyciężyć. Ja muszę pokazać, że jestem lepszym od niego. Czy mówię obce myśli dla naszych odczuć? Prawda? Skąd my to znamy? Takim klasycznym wrogiem wówczas dla Izraela byli Filistyni. Był to naród, który był nieprzychylny dla Izraela. Nawet w tym czasie mieli przewagę nad Izraelem. I w związku z tym morale zaniżyły się w ludu Bożym. Nie było ciekawe je. Ale nawet dzisiaj w modlitwie, bracie, powiedziałeś, że zwycięstwo jest po stronie Boga. I to jest prawda. Czy możemy liczyć w takiej sytuacji, że nastąpi zwycięstwo, jak król Saul bardziej preferował ilość nad jakość? Co Samuelowi i Bogu się nie podobało? Czy
w takiej sytuacji, kiedy moralność zaniżyła się wśród ludzi jako ludu Bożego, można liczyć na Boże zwycięstwo? Wiemy wszyscy doskonale, że Bóg może wszystko. A więc i w takiej sytuacji może wszystko. Ale istnieje tutaj, moi drodzy, niebezpieczeństwo. Jeśli Pan Bóg by błogosławił w takiej sytuacji i dałby zwycięstwo Izraelowi nad Filistyńczykami, bo Bóg jest zwycięzcą, to zwycięstwo chyba by trochę pachniało, moim zdaniem, korupcją. Czy zgodzicie się ze mną? Pan Bóg bardziej stawia na jakość niż na ilość. W 16 rozdziale pierwszej Księgi Samuelowej jest historia, jak Bóg zamiast Saula planuje namaścić na króla izraelskiego Dawida. Samuel przychodzi do domu Dawidowego, do Isajego, i tam jest właśnie ceremonia namaszczenia Dawida na króla izraelskiego. Nie będziemy czytać tych wersetów. Sądzę, wszyscy wiemy, o co tutaj chodzi. I przechodzimy do 17 rozdziału pierwszej Księgi Samuelowej, gdzie jest napisane w 15 wierszu, w 17 rozdziale, że po namaszczeniu Dawida na króla izraelskiego, Dawid nieraz odchodził od Saula, aby paść trzody swojego ojca w Betlejemie. Dawid, będąc pasterzem, miał świetną okazję, bardzo dobre warunki ku temu, że mógł pasąc owce, rozmyślać o Bogu, modlić się, a wiemy też skądinąd, że lubił śpiewać i grał na harfie. Pewnego razu była taka sytuacja, że spotkali się pięć osób, którzy dyskutowali na temat Boga. Dyskusja zaczęła przybierać niewłaściwe konotacje. Zaczęli się sprzeczać. Zaczęli jeden drugiemu wytykać, że on jest gorszy, ty jesteś gorszy ode mnie, ty źle wierzysz. No i by doszło do kłótni. Jeden ze zgromadzonych wziął akordeon i zaczął grać pieśni i powiedział te słowa: zacznijmy śpiewać, żeby wygonić stąd diabłów. Bo faktycznie, tam gdzie ludzie się kłócą, gdzie nie ma, jak to Dawid robił, rozmyślania o Bogu, gdzie nie ma modlitwy, gdzie nie ma śpiewania pieśni ku chwale Bożej, no to bardziej blisko do tego, żeby szatan rządził w takim towarzystwie jak Bóg. Kiedy zaczął grać pieśni, wszyscy zaczęli śpiewać i wróciła chrześcijańska rodzinna atmosfera. Zaistniała zgoda, zaczęli ludzie opowiadać swoje doświadczenia o tym, jak pięknie Bóg ich prowadził, i już nie było różnic doktrynalnych.
Nie w tym sensie, że wszyscy zaczęli wierzyć tak samo. Wszyscy zaczęli tak samo interpretować Pismo Święte. Powiem szczerze, że nawet wśród nas, adwentystów Dnia Siódmego, są różne zrozumienia pewnych doktryn i różne ich interpretacje. Nie będę teraz podawał przykładów, nie czas, miejsce na ten temat, jednak pamiętajmy, żeby szukać właśnie płaszczyzny porozumienia, żeby szukać sposobów, jak dogadać się z człowiekiem, o czym mówiłem dzisiaj w apelu ewangelizacyjnym w czasie refleksji i doświadczeń misyjnych, kiedy mi nie po drodze z jakimś człowiekiem, żeby znaleźć sposób, jak z nim się dogadać. Powiedziałem dzisiaj dzieciom, żebyście pomyśleli, w jaki sposób jednak, żeby ten kontakt zaistniał, żeby była ta wspólna nić, że tak się wyrażę, wspólna płaszczyzna, porozumienie. Zdarzyć się może, że wśród nas może zaistnieć niewłaściwa atmosfera. Może wśród nas być dwie osoby, przynajmniej dwie, a bywa, że i więcej jest, z którymi nie po drodze. Którzy nie potrafią się zgodzić. Którzy mają różne zrozumienia. Nie jest problemem kwestia zrozumienia, ale problemem często jest to, jak my to różne zrozumienie przedstawiamy i co chcemy osiągnąć. I teraz wracając do tej trudnej sytuacji. Gdyby Bóg pozwolił Izraelowi w czasie niskich poziomów moralnych, korupcji, kiedy na czele z królem Saulem stali się skorumpowanymi, bardziej im zależało na ilości jak na jakości. Gdyby Pan Bóg w takiej sytuacji pozwolił na zwycięstwo, to by się Bogu nie podobało. Czytajcie 15 rozdział pierwszej Księgi Samuelowej i tam właśnie jest napisane, że Bogu się zwycięstwo Saula nad Amalekitami nie spodobało. I Samuel skrytykował Saula i powiedział mu te słowa, które już dzisiaj zacytowałem, że u Boga ważniejsza jest pokora jak ilość ofiar. U Boga ważniejsza jest jakość nad ilość. Dlatego Pan Bóg nie mógł pozwolić na zwycięstwo w takiej sytuacji. Saul faktycznie, wygrywając tą wojnę z Amalekitami, faktycznie ją przegrał. I to przegrał sromotnie. 31 rozdział 1 Samuelowej nam sprawozdaje, jak skończył Saul. Bardzo smutna historia. Porażka na całej linii. Czytamy Dawid, kiedy pasł owce. To miał czas, żeby rozmyślać o Bogu, żeby modlić się, żeby śpiewać. Kiedy widzisz sytuację niezręczną, kiedy widzisz, że jest zła atmosfera, co robisz w takiej sytuacji? Czy rozmyślasz o Bogu w takim momencie? Czy się modlisz?
Czy śpiewasz pieśni? Przypomnę ten przykład, jak w towarzystwie dyskusyjnym na temat Boga doszło do kłótni. W pewnym momencie wyciągnął człowiek akordeon, zaczął grać pieśni, zaczęli śpiewać. I atmosfera się zmieniła. Bóg ma określone sposoby, które są możliwe do wykonania przez nas. Czy trudnym jest rozmyślać o Bogu? Czy trudnością jest się modlić? No tutaj ten trzeci przykład, grać na harfie, to już jest chyba nie dla wszystkich. Ale jest takie słynne powiedzenie, śpiewać każdy może. Trochę lepiej, trochę gorzej, ale śpiewać każdy może. Rozmyślajmy o Bogu. Módlmy się. Śpiewajmy pieśni ku Bożej chwale. I co się stanie? Otwórzmy przypowieści Salomona, 22 rozdział. Czytajmy werset 29. Przypowieści Salomona, rozdział 22, wiersz 29. Gdy widzisz męża biegłego w swoim zawodzie, to może on być w służbie u królów, a nie będzie w służbie u ludzi podłych. Bardzo mi się podoba treść tego wersetu. Gdy ktoś będzie biegłym w swoim zawodzie, nieważne w jakim. Znamy to słynne powiedzenie, że elektryk może stać się prezydentem Polski. I tak było. Nie nam oceniać teraz, czy to było dobre, czy złe. Biblia mówi jednoznacznie, każda władza jest ustanowiona przez Boga. Nawet Neron, Hitler, to byli ludzie ustanowieni przez Boga. Możecie się ze mną nie zgodzić. Ja jestem w stanie dyskutować z wami, ale po nabożeństwie, nie teraz. Biblia wyraźnie mówi, każda władza jest ustanowiona przez Boga. W określonym celu. To jak oni to zadanie wykonują, to już jest kwestia dyskusji. To już jest kwestia oceny. Ale czytamy wyraźnie, Salomo tutaj bardzo mądre zdanie napisał. Taki człowiek będzie w służbie u królów. I właśnie Pan Bóg znalazł sposób, że Dawid był takim Bożym narzędziem, żeby doprowadzić Izraela do zwycięstwa. Nie na zasadzie jakości, ilości, ale właśnie jakości. Powiecie, Dawid, cudzołożnik, morderca. No zaraz, chwileczkę. Boże, jakimi ty ludźmi się posługujesz? Spokojnie, zostawmy ocenę Bogu. Nie nam tutaj oceniać, czy dany człowiek jest powołanym, czy nie. Moi drodzy, w jaki sposób Pan Bóg, widząc, że Dawid jest biegłym w swoim zawodzie, pokazał Izraelowi, że rzeczywiście on będzie dobrym królem. Wróćmy do 17 rozdziału pierwszej Księgi Samuelowej. Pierwsza Księga Samuelowa, rozdział 17, czytajmy wiersz 23. Jaka jest sytuacja?
Dawid, jak czytaliśmy w 15 wierszu, przychodził od służby u króla, bo faktycznie był biegłym w zawodzie swoim, był bardzo dobrym pasterzem, za chwilę się dowiemy jakim. I Pan Bóg go posłał na służbę do króla Saula. Kiedy Saul był, że tak powiem, ducha szatańskiego, bo już tak się sprzeniewierzył Bogu, potrafił wpaść w szał, potrafił rzucać dzidą, mieczem w Dawida, żeby go przebić. To był nieobliczany człowiek, nieobliczalny. Ale Pan Bóg doprowadził swoje dzieło do zwycięstwa. Jaka jest sytuacja? Filistyni mają przewagę nad Izraelem, o czym już powiedziałem. I jest taka sytuacja, że wychodzi z szeregów filistyńskich olbrzym Goliat i ubliża Izraelowi, lekceważy ich i prowokuje do walki. I w 23 wierszu czytamy, że taką sytuację zastał Dawid, gdy przyszedł wysłany przez ojca na front do swoich braci. I wtedy to wystąpił z szeregów filistyńskich harcownik filistyński imieniem Goliat z Gat i odezwał się tymi samymi słowy. Ubliża narodowi izraelskiemu, lekceważy, zniesławia Boga. Słyszy to Dawid. Ciekawa sytuacja. Słyszy to Dawid. I teraz co? Dawid podkulił ogon i mówi, nie moja sprawa. Nie jestem żołnierzem, nie jestem fachowcem, nie znam się na tym. Ja tylko jestem pasterzem. Teraz zostałem powołany do służby królowi, żeby grać w jego obecności, żeby ten duch szatański go opuścił, żeby złagodniał, żeby nie wpadał w szał. Otwórzmy na ten temat Księgę Izajasza, 50 rozdział. Czytajmy werset 4. Księga Izajasza, 50 rozdział, werset 4. Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Ciekawa sytuacja. Izajasz napisał, może się ze mną nie zgodzicie, ale prawdopodobnie Izajasz, znając tą historię Dawida z Goliatem, napisał ten werset. Nie wiem, ale ja tak przypuszczam, że tak było. Dlaczego? Dlatego, że faktycznie, wracając do 17 rozdziału pierwszej Samuelowej, gdy Dawid to usłyszał, jak harcownik Goliat znieważa szeregi izraelskie, co czyni Dawid? Dawid zgłasza się jako ochotnik, że on przyjmuje prowokację Goliata. O, ciekawa sytuacja. Słyszy to jego brat Eliab.
I co się dzieje? Czytajmy wiersz 28. A gdy Eliab, najstarszy brat Dawida, usłyszał, że tak rozmawia z wojownikami, uniósł się gniewem na Dawida i rzekł: po co właściwie tu przyszedłeś i komu powierzyłeś tych kilka owiec na puszczy? Znam ja twoją zuchwałość i złość twojego serca, a przyszedłeś tutaj tylko, aby się przyglądać bitwie. Przypomina mi się po przeczytaniu tego wersetu 28 to, co powiedział Pan Jezus. Prorok nie będzie mile widziany w swojej rodzinie. Taki człowiek będzie zlekceważony. Pewnego razu na Facebooku napisałem taki króciutki felietonik i zamieściłem go jako post. Byli ludzie, którzy lajkowali. Byli też ludzie, którym to się nie spodobało. Jednym z nich to był mój wujek, który na forum napisał, że ja ten felietonik zerżnąłem, ściągnąłem, popełniłem plagiat. Napisałem mu na prywie, prywatną wiadomość. Wujek, jak chcesz mnie dyskredytować przed ludźmi, to rób to najpierw na prywie. Tak jest z rodziną. Z rodziną najlepiej wychodzisz na zdjęciu i to, gdy się postawisz na brzegu, żeby się odciąć. Taka niestety jest sytuacja. To nawet Pan Jezus to zobaczył. Nawet Pan Jezus to powiedział. Prorok będzie niemile widziany w swojej rodzinie. I identyczna sytuacja jest tutaj Eliaba z Dawidem. Salomon napisał, że człowiek biegły w swoim zawodzie może być powołanym do służby u króla. I tak było z Dawidem. Izajasz napisał, prawdopodobnie znając tą historię o Dawidzie i Goliacie, że Bóg dał Dawidowi język ludzi uczonych, aby umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Jak Dawid odpowiedział Eliabowi w takiej kwestii? Czytajmy werset 30 w 17 rozdziale pierwszej Księgi Samuelowej. Dawid odwrócił się od niego ku innemu i rozmawiał o tym samym. Ludzie zaś dali mu taką samą odpowiedź jak poprzednio. O co tu chodzi? Dawid wchodzi w szczegóły okoliczności, w jakich Goliat znieważał szeregi pańskie Izraela. I co ciekawego, Izajasz napisał, że Bóg dał mu umiejętność odpowiedzenia miłym słowem, a tu czytamy, Dawid odwrócił się na pięcie. O, i poszedł. Koniec. Nie ma dyskusji. Nie podjął dyskusji. Moi drodzy, dla mnie jest to przykład, że nie z każdym człowiekiem da się porozmawiać. Ale czytajmy dalej. Wiersz 31 do 33. A gdy rozgłoszono słowa, które wypowiedział Dawid, doniesiono o tym Saulowi i ten kazał go sprowadzić. Dawid zgłosił się jako ochotnik, powiedziałem wcześniej.
chce walczyć z Goliatem. No i ta wiadomość dociera do Saula. Czytamy w wierszu 32. Dawid mówi do Saula, kiedy sprowadzono go do króla: niech w nikim nie upada serce z powodu tamtego. Twój sługa pójdzie i będzie walczył z tym Filistyńczykiem. Kiedy pierwszy raz Goliat wystąpił z szeregów filistyńskich i znieważał naród izraelski, czytamy, że Żydzi się zniechęcili, że poczuli się źle. Odeszła im chęć do walki. Nikt nie zgłosił się, żeby harcować z Filistyńczykiem. Czytamy wiersz 33. Saul zaś rzekł do Dawida: ty nie możesz pójść do tego Filistyńczyka, aby z nim walczyć, gdyż jesteś młodzieńcem, on zaś jest wojownikiem od swojej młodości. Ty jesteś pasterzem. Ty nie umiesz walczyć. I kiedy założono strój, jak to, zbroję rycerza na Dawida, Dawid w niej się źle poczuł i powiedział: wiecie co, ja w tym walczył nie będę. Ja w tym się źle czuję. To nie dla mnie strój. Taka fachowość to nie dla mnie. Ja jestem innym fachowcem. Jakim fachowcem był Dawid? Otwórzmy 17 rozdział w Przypowieściach Salomona. Czytajmy werset 19. Przypowieści Salomona, rozdział 17, werset 19. Kto lubi występek, lubi zwadę. Kto stawia wysoką bramę, dąży do upadku. I takim był Saul. Taka fachowość prowadzi do upadku. I doprowadziła do upadku. My byśmy chcieli, żeby ewangelizacja postępowała w fachowy sposób. Żebyśmy wykonywali, nawet spotykam wśród adwentystów Dnia Siódmego ludzi, którzy stawiają na zasady marketingowe i chcą je wprowadzić w ewangelizacji, bo mówią, to jest dobre. Być może dobre. Powiem wam szczerze, że ja nie widzę siebie w zasadach marketingowych. W takim razie o jaką fachowość chodziło Dawidowi? Czytamy tutaj, w 19 wierszu 17 rozdziału Przypowieści Salomona, że kto stawia wysoką bramę, dąży do upadku. Co to jest ta wysoka brama? Co to takiego powoduje nasz upadek, że przegrywamy? Wiemy, jak przegrał Saul. Ale jak my możemy przegrać? Adwentyści Dnia Siódmego, którzy jesteśmy już innego ducha od Saula, już nauczyliśmy się na podstawie doświadczeń Saula, żeby go nie naśladować, żeby postępować inaczej. Ale ciekawą myśl na ten temat przedstawia nam Jezus Chrystus w Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, werset 16. Co to jest ta wysoka brama? Po ich owocach poznacie ich, czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi.
Amerykanie mówią tak. Daj kotu odpowiednio długi sznurek, a sam się na nim powiesi. Daj ludziom wolność. Rób ta, co chce, tak. Kto to powiedział, te słynne słowa? Ciekawy człowiek. Rób ta, co chce, ta. Pokaż, co potrafisz. Co to takiego potrafił Dawid? Jakie owoce, bo nie upadł. Zdarzały mu się upadki, ale sprawiedliwego jak upadnie, to Bóg podnosi. I to dokładnie stało się z Dawidem. Dawid został w czasie swoich upadków, kiedy się skruszył, kiedy modlił się, kiedy rozmyślał o Bogu, kiedy grał pieśni na chwałę Boga, Pan Bóg go podnosił. Pan Bóg wyprowadza człowieka z trudnej sytuacji, daje mu zwycięstwo. Wróćmy do 17 rozdziału w pierwszej księdze Samuelowej. Jakim to biegłym w swoim zawodzie był Dawid, że znalazł się na służbie u króla Saula. Czytajmy w 17 rozdziale pierwszej księgi Samuelowej, wiersze 36 i 37. Saul mówi do Dawida, ty nie możesz walczyć, ty jesteś niedoświadczonym, ty nie jesteś fachowcem. I teraz Dawid przedstawia swoją niewysoką bramę, przedstawia swoje owoce. Czytam w wierszu 36. Otóż lwa i niedźwiedzia kładł Dawid trupem, a ten Filistyńczyk nieobrzezany będzie jak jeden z nich, ponieważ lżył szeregi Boga żywego. Królu, jeśli Bóg dał mi zwycięstwo nad lwem, niedźwiedziem, który porywał owce, to i ten Filistyńczyk też padnie. Czytamy wiersz 37. Rzekł jeszcze Dawid. Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka. Rzekł więc Saul do Dawida, idź, a Pan będzie z tobą. No i Dawid idzie. Zdjął ten strój rycerza, tą zbroję, wziął procę, kamień i idzie przeciwko Filistyńczykowi. I kiedy w wierszu 44 czytamy, Filistyńczyk zobaczył Dawida, rzekł do niego, podejdź do mnie, a dam twoje ciało ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej. Tak jak zlekceważył cały Izrael na czele z Bogiem, tak i zlekceważył Dawida. Wtedy Dawid, czytamy w wierszu 35, odpowiedział Filistyńczykowi, ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabiję cię i odetnę ci głowę i dam dziś jeszcze trupy wojska filistyńskiego ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej i dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga, że zwycięstwo należy do Boga. I powiem krótko, nie będę już się rozwodził, że faktycznie tak się stało. Goliat padł martwy,
Dawid mu jego mieczem odciął głowę i zwycięstwo należało do Izraela. Filistyńczycy zaczęli uciekać, Żydzi puścili się za nimi w pościg i zwycięstwo faktycznie było po stronie Izraela. Mam pytanie. Co to jest ta brama, która prowadzi do upadku? Sprawa pańska jest zwycięzcą. Jest czy nie jest? Jest. Bóg nie stawia na ilość, a na jakość, tak? Tak. My też, gdy będziemy chcieli być zwycięzcami jak Dawid, bo Dawid był pilnym, miłosiernym, wierzącym, pokornym sługą Bożym. Pamiętajcie, brama, która prowadzi do upadku. A co jest przed upadkiem? Pycha, duma. To jest ta wysoka brama. Brak pilności, brak miłosierdzia, brak wiary, brak pokory jest tą wysoką bramą. Amen.